W listopadzie do prezydenta wpłynęła interpelacja radnego Jacka Niedźwieckiego w sprawie wymalowania przy przejściach dla pieszych napisu „Odłóż smartfon i żyj” lub hasła adresowanego do rowerzystów „Zwolnij”. Ten temat wymagał głębszej analizy. Poprosiliśmy komendanta miejskiego policji o pewne statystyki dotyczące wypadków czy też kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów. Komendant suwalskiej policji poinformował prezydenta, że wzrost natężenia ruchu drogowego, zwłaszcza rowerzystów, obliguje do poszukiwania nowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. Adam Miezianko wskazał również, że policja nie prowadzi statystyki wskazującej, jaki odsetek zdarzeń drogowych z udziałem pieszych czy rowerzystów jest wynikiem korzystania ze smartfonu na ulicy lub nadmiernej prędkości cyklistów. W policyjnych statystykach w ciągu ostatnich 3 lat zaistniały łącznie 22 kolizje z udziałem pieszych i 71 kolizji z udziałem rowerzystów. W tym samym okresie doszło do 17 wypadków z udziałem pieszych i 9 wypadków z udziałem rowerzystów. Piesi nie byli sprawcami ani jednej kolizji i ani jednego wypadku. Gorzej z rowerzystami. W ciągu 3 ostatnich lat aż 29 kolizji i 4 wypadki zaistniały z ich winy. Z danych tych wynika, że piesi, nawet jeśli używają smartfonów wkraczając na jezdnię, to stosują się do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa. W przypadku rowerzystów z liczb trudno wywnioskować, czy zdarzenia zaistniałe z ich winy były wynikiem nadmiernej prędkości. Nie ulega jednak wątpliwości, że policja nie wskazała ani jednego szczególnie niebezpiecznego przejazdu przez jezdnię. Dlatego też prezydent Suwałk podjął taką decyzję, że w związku z tym, że nasze społeczeństwo jest świadome, zachowuje te zasady bezpieczeństwa i nie dochodzi tutaj do żadnych wypadków z udziałem pieszych, no nie jest może jakby tutaj to konieczne, by zastosować takie dodatkowe oznakowanie poziome na chodnikach, które zaproponował właśnie radny Niedźwiecki. Gdyby jednak w przyszłości zostało zdiagnozowane szczególnie newralgiczne przejście lub przejazd, będziemy bacznie obserwowali to, co dzieje się na suwalskich ulicach. Będziemy na pewno prosili tutaj komendę o przedstawianie takich danych dotyczących wypadków i kolizji z udziałem pieszych czy też rowerzystów. Jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, że no, na którymś przejściu zdarzają się takie wypadki, no to wtedy ewentualnie zostanie podjęta taka próba wymalowania takiego dodatkowego oznakowania. Jak dodaje prezydent w odpowiedzi kierowanej do radnego, w grę wchodzą nawet niekonwencjonalne rozwiązania.